Będziemy mieli 3 sezony w ciągu roku, tak? To jest za dużo. Zamieniasz się w Mamona? Chyba w swojego starego, dobra. Bana masz, frajerze. No, no i co... czemu bierzesz ten wave? Bo się odezwałeś, bo się odezwałeś. Dobra, jestem, no nie myję się, nie, co ja tu będę udawał, już się umyłem. A mam taką historię w ogóle do powiedzenia, uobabyn. Słuchajcie tego, skończyłem wczoraj streama, ale wypiłem dwa wypiłem. Okazało się, że wieczorem było jakoś dziwnie. W sensie, mimo to, że byłem zmęczony, nie mogłem zasnąć i czułem się dziwnie. Cały czas się trzęsłem, jakieś takie mikrodźwięki strasznie irytowały, etc. I stary, okazało się, że jeden ten ma zawartość 200 mg kofeiny. 200 mg. Jak coś. Ja wypiłem dwa całe. I noc była bardzo dziwna. W nocy było coś takiego, że jak spałem, to na przykład, nie wiem, trwało to, nie wiem, może 15 minut, coś takiego, spanie. I potem od razu, nie wiem, budziłem się, czułem się, jakbym spał kilka godzin. A do tego jeszcze wszystkiego trzęsłem się. No i obudziłem się dziwnie, było dziwnie. Ja nie oglądałem przed tej konferencji, znaczy oglądałem chwilę tylko. A tam jakieś Giga Kongo potem się działo. Jednak wiele osób twierdzi, że królem Twitcha, ja uważam, że Multi jest bardzo mocnym streamerem, ale że wiele osób uważa, że królem Twitcha jest Xayo. Dlaczego Nergani. Ty nie podzielasz takiego zdania? Zapytałeś mnie, czy kto aktualnie jest królem. No to królem. No. Kto aktualnie ma największe wyniki? No dzięki, to wyniki, to jest celo. Jak Multi musiałbym zajrzeć w statystyki, natomiast wydaje mi się, właśnie, że... I tu jest właśnie błąd, człowieku, bo naprawdę jak coś, Mergani jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o watch time hours. Patrz. A nie, wczoraj nie było streama u Mergianiego. Patrz, Mergiani milion prawie, także no, Mergiani klasa. Jak no, generalnie moje wyniki są najlepsze w historii, no to, że wiesz... Sprawdźmy to, sprawdźmy to. Xayo jajo podłoga, Xayo. No, no. Kurwa, co tu się działo? Tu powrót? Co tu się stało, kurwa? W tym momencie ogląda mnie najwięcej osób, jak kiedykolwiek. A myślę, że Multi akurat jest królem, ale być może TikToka. Bo rdzennych widzów Twitchowych, Twitchan tak zwanych. Przecież ja mam najwięcej, jest to bezapłatne. Wydaje mi się, że rdzenni widzowie Twitchowi już dorośli na tyle, żeby przestać cię oglądać. Ty no, w sumie? Albo Gutek! W sumie. Kto ma najwięcej rdzennych Twitchan? Xayo albo Gutek, mi się wydaje. Tylko, że Gucio... Evron, nie no. Nie, myślę, że Gucio ma dużo takich Twitchan, no. Rdzennych Twitchan, wydaje mi się, że ma dużo. Tylko Gucio po prostu na TikToku nie leci chyba. Jak widzę Emeralda, panie kolego? Stary, wczoraj dostałem miał wiadomość od widza, który, wiesz, wyszedł z Claimbowa, widzowie. Sklejmował dzięki mnie i było mi bardzo miło. Ale w ogóle mam do was wiadomość taką jedną, co ciekawa była i powiem, że o. Chcę tego. Elo, mam pytanie, bo... Od tygodnia chodzi mi taka piosenka pod głowie. Duri duri łop. Durururu łop. Jak to się nazywa? Dostałem taką głosówkę od gościa i powiem tak, zrobił mi wieczór, naprawdę śmieszna. Duri duri łop. Natan, ja się tylko wtrącę, o jaki filmik chodzi, bo nie wszyscy wiesz, mają tego Instagrama. Niekoniecznie filmik to jest tylko dokładka, jak mówię. Nie, jak on wstawił filmik chłop żyga, to faktycznie to trzeba być taką. Ale dobrze mówi, to jakim trzeba było trzeba być śmieciem, żeby już te nagrywać, nie? Znaczy ja nagrane z Deflesem. Jak stary się z Deflesem w chuj i Defles żygał, ja go nagrywałem i puszczałem mu Gang Albanię. No dobra, ale to jest totalnie co innego, no bo ja na tym filmiku chodzę ja z głośnikiem takim wielkim, puszczam Gang Albanii i Defles żyga w tle, no to kur... Znaczy w tle może nie, ale na głównym planie, no ale chodzi o ten Gang Albanii w tym wszystkim. Jesteś kurwa jednie... Ja jestem egzorcystą teraz. Stary. Ja... rozgrzeszy wszystkie takie k***y jak ty niemoralne. Ale co ty wszystkie. Co ty najpierw ty jesteś gorszy niż k***y liga. Ale no do czego, przepraszam, do jest, czego? Jest, Maciek, to jest niepojęte, to się przykro ogląda, prawda. Stary, ja to mówiłem wczoraj, w Sułek, chwilę oglądałem i teraz to samo. To są ludzie, którzy są podpięci pod kroplówkę FMMA i wiesz, którzy myślą, że nie wiadomo, co tam znaczą, że tak to ujmę. Że wiesz, królowie życia, wielkie gwiazdy. Prawda jest taka, że jeżeli nie będą walczyli w Fejmie, to wszyscy o nich zapomną. A wiesz, chłopek się przyczyna tam zasięgów i tak dalej. To się skończy tragicznie, no. To, co się stało z tym człowiekiem, naprawdę, no, to jest niepojęte dla mnie. To się tak żałośnie ogląda, Imo. Oczywiście, że te wszystkie dramy i tak dalej, to są, one są schematyczne, stary już. To wszystko to jest schemat, jeden wielki, prosty. Wyzywają się, wyzywają. Potem na walce wielki szacunek, szacun za walkę, bla 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 bla.
konflikt zażegnany, tak na dobrą sprawę. To jest jedno wielkie aktorstwo. Jedyną osobą, która wzbudza jakieś kontrowersje i jest czymś nowym, to jest ten Fabiański, na moje. Jedyną ciekawą personą, która wzbudza jakieś kontrowersje, jest Fabiański. On jest śmieszny, ja go lubię. To on jest z***y, ja wiem, ale k***a nie wiem, śmieszny nawet. Jadę Mortadelę w kryminale, o k***wa. Weź nie przypominaj, że przypomniał jak na dźwiękach byłem. Albo jak mnie po kostkach bili. I pamiętaj dzieciak, jak składasz zeznania na policji, jak się podpisujesz, to wszędzie krzyżyki porób. I to jest dobra rada akurat, żeby ci czegoś nie dopisali. Wszędzie, wszędzie, krzyżyki, wszędzie. Wokół swojego podpisu wszędzie krzyżyki. Bo ci dopiszą. Zamienia się w mamona, to mam swojego starego, dobra. Bana masz, frajerze. Mi tak dopisałeś, że czterech sypnął niechcąc. No to gratuluję mózgu, frajerze. Że ty się cieszysz, że ty się jesteś dumny, że sprzedałeś ziomków. Boże, jakie czasy. Gratuluję mózgu, frajerze. Nie wiem, jak on wróci tej gry. Gratuluję mózgu. Snajper kondon. Z***o mnie, stary. Z***o mnie. Gościu nagle fleszuje we mnie, nie wie gdzie jestem. Za mną jest piątka, a on we mnie fleszuje? I to jest normalne? I ty takich ludzi szanujesz? To jest normalne? I ty takich ludzi szanujesz? No to gratuluję mózgu. On mnie widzi dwu, idioto. Idioto! Rozumie, że to wunia takiego zasięgu. Gość mnie widzi, bo snajpuje. A to pewnie jesteś ty. Dobra, to gratuluję mózgu. Debilu. To jest pewnie ten debil, widzowie na czacie. Nie wiedziałem, że kiedyś tego dożyję. Ale wielki SMM label ma pól dupy do Rusiny. Zadamyki, a jak on nadany na nas dupie świat. Te małupy mają... Serio, mają bekę z Rusiny? K***a. To z***a w takim razie trochę. Opinia? Pierwszy to docinięcia z bekty z tego nypla chyba, czy nie? Tak się wydaje. To jest ten sam poziom chyba. Niefajne. Ja słucham Rusiny pod prysznicę niektóre kawałki, to prawda. Nypel by dorośla i dotykał ci jakieś pokczampy dla niego. A mam blizny. Wpierdam się w gówno testując moje limity. Złe nawyki, a... A w jakim jest ten? W jakim labelu jest Rusina? W sumie. Czy on na swoim? Aha, czy nie mogę się normalnie, tak? Nie możesz odpowiedzieć. Jakiś ten, tak jak ten iWidow i tak dalej. Tylko musimy cisnąć bekę, że gówno label, tak? Gay label, fajnie. Jest na pewno śmiesznie. Czy gówno testuje swoje limity. Złe nawyki, o. Czy zacząć w ogóle goryla? Patrz na to, widzę, czekaj, Twitter. Patrz, o. Taki kostium goryla, co? Bawi mnie to, no. Oliwka, mógłbym cię tu prosić na chwilę? Co? Zmieniłaś recepturę tostów? Dlaczego? Bo ten ser jest taki... No jaki? Inny ser, to nie jest Hochland. Dobrze mówię, wyczułem to od razu. To nie jest Hochland ser. I to już drugi dzień, prawda? Wczoraj też tak, wczoraj było tak samo. Wczoraj był normalny, ale ten jest inny. Bo nie będę kłamać. Hochland kosztuje 7 zł, a ten 5. Ten ser jest niedobry. Jestem w stanie poświęcić te 2 złote. Alright guys, if not for The Rock, who's a good actor then? What would be a good Hollywood actor? Najlepszy aktor Hollywood? Wiecie kto to jest? Ten gruby super samca. Nie, jak on się nazywa? Super samiec aktorzy. Jonah Hill. Ten to jest najlepszy aktor. Imo. O ten. Opinia? Nie widziałem komedii, w której nie był śmieszny. Adam Sandler. O, Adam Sandler też spoko. Morgan Freeman is useless. A ten, o, a ten na przykład, a ten aktor, patrz, czekaj jak on się nazywa. Czekaj jak on się nazywa, a... Planeta Małp 3 aktorzy. O Jezus. Woody Harrelson? O, a ten? Ten dobry aktor czy nie? Mi się wydaje, że on jest dobrym aktorem. No a ten? O, co to jest? Mogę to pójść tylko do nas, na streamie? Więc oni są na wyjeździe, moi rodzice. Moja mama codziennie zdjęcie wysyła z jej wyjazdu. Ja nawet nie mam czasu jej odpisać. Tylko daję reakcję. Bo cały czas siedzę na tym streamie. A nie, śmieszne. Naprawdę nie mam czasu. Cały czas tylko coś robię ze streamem. I nie mam nawet czasu napisać mojej mamie cokolwiek. Niemęczennik. Mocne, mocne. Nie no. O, patrz. Solo kill? No oglądam. Tylko się nie stresuj teraz. Dasz no, radę, naprawdę. Spoko, czekaj na cooldowny, nie daj mu face rusha. No tak. Elegancko, fajnie, fajnie. No kurwa, nie. Ale wave'a, zostaw wave'a. No dobra. Ale bo pochwaliłeś, jakbyś powiedział coś złego, to bym zabrał. Dobra. Widzieliście jak ładnie rozegrany widzowie? To jest dodżowany Q, tutaj ten. No. O, karma na mnie. Karma, to jest one shot prawie, nie wiem.
Chcę powiedzieć, że taki broken build, że jesteś cheatowanym Kainem i się męczy supportem 40 sekund, tak? No bo ja mam taki overtime, no ale to jest karma, to jest z drugiej strony. No to... i czemu bierzesz ten wave? Bo się odezwałeś. Ale ty musisz stracić 40 sekund, żeby zabić 0,6 karmy, grając Kainem w lesie. A wave'a zabiłem. Ej, co, i ty tak jakby wave'a... widzisz to i ty nie widzisz problemu, tak? Że ty musiałeś 40 sekund go bić. Dobra. Pyk. Proszę, o, dominating. O, super, ładnie. Ale wave'a w sekundę zabijam. To już się nie dało, widzowie. Bo letality Kaina wiesz, wszystkich zabił. No nieprawda, no co ty gadasz? Bo wiesz, że potem widzowie to łykają i to potem tak piszą. Ale człowieku, grałem z trzech kolanów, trzeba był tak, no ciekawy byli, ciekawy, widzisz? On ma otwartą głowę, no i GG. Otwartą głowę, no na pewno. Zobaczmy na koniec dnia, kto miał lepsze statystyki. Policzmy KDA, wiesz jak się liczy KDA? Ale ja byłem skupiony na rozmowie, wiesz co chodzi? Dla kontentu. To ja tak gram co grę, Ja na offstreamie, człowieku, to jestem jak Rock Lee, bez ciężarków. No to, no ja wiem, ja wiem. KDA. Kiedyś się grało, nie? 14-6, 20. Ty, ale punkty są wbijane dzisiaj. No ładnie dzisiaj, 1300 zaraz. Ty? No kurwa. Jeszcze jak ja wbiję rank one, to będzie znaczyło, że ten sens jest tak elo inflated. No ta, to jest pojebane, takie nopki mają takie hero. Patrz, pokażę ci co moja mama narysowała, pokażę ci? Nie, pokażę ci, pochwalę się, Dorot, patrz. No, ale to czekaj, to twoja mama tobie? Tak. No, znaczy ogólnie mama jest uzdolniona ten, jak to się nazywa? Artystycznie? Artystycznie, tak. Widzisz? O, widzisz. A, czekaj. Na Discordzie. No, widzę, no. Patrz, ja mam narysować coś takiego. To mama robiła, normalnie mama, pa. Uuu, fajne. Fajne, nie? Możesz sobie powiesić. Uuu, Sigma. Dobra, teraz patrzcie, drugie. A to wszystkie te, co tam są na tym biurku? No, tak, takie. Ty, to jest. To weź niech mi też zrobi. No właśnie, ja tego rozkminiałem, mamie, mówię tak. A jak, a czekaj, a ty jesteś, twoi rodzice też są z Katowic, tak? No czy tak, jak? Tak. Ja mówię do mamy. Dobra, tak. To jak cię odwiedzę w Katowicach, to tam mnie poznasz, nie? Z rodzicami. No tak. Czekaj, jeszcze mam jedno, bo ogólnie, nie? Moja mama jest giga uzdolniona. No czekaj, bo cię nie słychać teraz. No dobra, to sorry, bo to nie jest jakieś takie giga skomplikowane, ale to ładnie wygląda, nie? Ogólnie. No fajne, to ja, takie do zdupki, no. Ja lubię takie rzeczy, bo to jest takie minimalistyczne trochę, nie? No właśnie, ja mówię do mamy tak, mama, dawaj założymy ci, czy ty nie chcesz tego sprzedawać? Założymy ci konto na Instagramie i będziemy sprzedawać normalnie, bo chociaż... No ja bym kupił na przykład, fajne, no. Do pokoju, do mieszkania. To jest takie spoko, mi się wydaje, powieść. No eleganckie, mi się podoba. Powiedz mamie, że bardzo ładne. Możesz je powiesić? No mogę je powiesić, ale... no ja nie mam zgody na ingerencję w to mieszkanie, nie? Tak jakby ja nie mogę ani rolet zrobić, ani tamtego, ale... idę w czwartek w ogóle mieszkanie oglądać, widzowie. No, to jest wielki krok. Ja nawet za bardzo nie wiem, jak wygląda proces kupienia mieszkania, szczerze mówiąc. No co, ja do notariusza idę? Czy coś? W sensie... nie wiem. Jak to wygląda? Czy na przykład, ja nie wiem, pójdę do notariusza, jak to ten przelew się zrobi? Jakiś podatek muszę od tego zapłacić? Jak to w ogóle wygląda? A staremu OnlyFansa by założył? No nie, ale no, patrz. No, nasi rodzice w większości, powiedziałbym, że zarabiają tak niegodziwie. W sensie, mniej niż powinni. No zgoda? No zgoda. W większości. Że wiesz, mama się stara i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. A czy mam zarabiać najwięcej? No nie, ale chciałbym, żeby zarabiała. No i dlatego uważam, że jeżeli moja mama robi takie rzeczy, na przykład, nie wiem, lubi sobie stary zrobić jakieś dekoracje, nie wiem, nawet z tego, jak się nazywa to, co się rolkę, no, że masz papier, rolka papieru to się nazywa? To takie tekturowe? Mama robi sobie jakieś dekoracje, jakieś stare śnieżki i tak dalej, mama rysuje sobie ten, no to jak to wygląda spoko i to wygląda ładnie, no to wydaje mi się, że nie widzę nic złego w tym, że mama to monetyzowała. Mama mówi, że nie może tego robić, bo nie ma działalności, bla, ale tam przeze mnie by przechodziło. League of Legends. Polska. We're going to be moving to 3 ranked resets per year. To jest dziwne. And as mentioned, we're moving into a 3 ranked split per year structure with resets between each one. This should hopefully result in more impactful games and a faster climb for each split. And it also means you'll have the opportunity to earn 3 ranked skins. Nie, no i to najważniejsze, wiadomo. Panie, to powinno sprawić, że każda gra będzie miała większy wpływ. Co to znaczy? Na ranking, że wspinaczka będzie szybsza. What? Nie no, 3 splity? 2 to jest tak idealnie, mi się wydaje, czy nie? Nie, dla mnie 3 to jest overkill, ale nie wiem. The current rank split will stay live through November and December of this year. Nie no, mimo to w ogóle presezon to był do wyjścia już dawno temu, stary. Ja jeszcze pamiętam, wy nie pamiętacie tego, ale były takie momenty, że presezon trwał chyba nawet 3 miesiące. To było tak popierdolone, tak popierdolone. To było 3 miesiące trwał presezon. In terms of what's in preseason, we have a lot of changes that we're working on.
We're looking at terrain adjustments to parts okay, of the map, changes to map objectives, okay. Significant modifications to the item system, some of which I'd love to share with you today. Nie, te dwa chłopki wyglądają jakby były wygenerowane. Da, ja wiem, czemu oni tak wyglądają jakby byli AI, bo to jest stary wklejone na green screenie. To jest green screen. Czyli tak, będziemy mieli 3 sezony w ciągu roku, tak? To jest za dużo. Skoro będą 3 sezony, to będzie trwał każdy ile? 3 coś. Po 3 miesiące. A ty nie będziesz żadnej przerwy między splitami? Nie wierzę w to, że będzie tak. Sezon, koniec, start nowego od razu. Koniec, start nowego. Nie ma sensu, musi być jakaś przerwa między nimi. Ale czemu nie usuwają mythic itemy? Jakie są minusy i plusy 3 sezonów? No plusem na pewno jest to, że dzieci z TikToka będą zadowolone, tak? To jest na pewno duży plus. Teraz tak by dzieci są tak nabuzowane dopaminą, że one muszą, człowieku, wiesz, grać i gra rozrywka musi być szybka, musi być dynamiczna, bo jak jest za nudno, to jest nudno. To jest jeden. Dwa. Minusem jest to, że będzie strasznie leder. Aktualnie jest, a będzie jeszcze bardziej. To jest 2, 3. No mi się wydaje, że w 2024 w Masterze kliknie 50 tysięcy osób. A ja ci imigranci czy normalnie uczą francuskiego, czy mają w***ane w sumie? Ostatnio gdzieś czytałem w ogóle, bo nie, czy wiecie, kiedyś oglądałeś taki wywiad z ziomkiem z takim w turbanie, co mówił, że Europejczycy są głupi, bo oni tak jakby, bo ci imigranci z tych krajów, którzy przybywają, to nie są starzy, wiesz, tania siła roboczy, tylko są takie a często jakieś takie osoby persona non grata tak zwana, nie? W tych krajach arabskich, że na przykład wiesz, oni przyjeżdżają tam z jakiejś Afryki i tak dalej. I to jest często tak, że te chłopki są tacy ludzie, którzy ale nie chcą pracować, z takimi wyrzutkami w swoich krajach, wiesz co chodzi? Jesteś na ten artykuł, który pisał dość podobne rzeczy. Także to ciekawe, nie? To już najgorszy sort tak jakby przychodzi, że przypływa najgorszy sort tych imigrantów. I dodatkowo, stary, dużo pojawia mi się dziwnych materiałów na temat Żydów na Twitterze. Jakoby Żydzi uważali, że to my jesteśmy, stary, współwinni w ogóle. Nie wiem, jakie są fakty historyczne. Wydaje mi się, że nie. Ale na przykład ostatnio jakaś ta typiarka, co grała na Eurowizji. Na Eurowizji co była. To ona właśnie, ona też rzeczy o Polakach mówiła. No ale właśnie ich tak, wydaje mi się właśnie, to niemożliwe, że tak, że oni, wiesz, wszyscy tak myślą. Tak by muszą ich tak uczyć. Kumasz? Zjechali jak no ta, ale styl, nie? Okej. Okay. Czyli koniec bycia Sigmą, nie? Jak już wchodzą w grę pieniądze i brand risk, no to już zobaczmy to w takim razie. Ciekawe, co on tu powie. One of the things I got most well known for was saying that I wanted to fuck Yordles. And in response, I just wanted to say I'm sorry. I'm sorry that Yordles have such a tight body, supple, firm breasts, wide mouths that can fit a... Dziwne, dobra, nieważne. On jest dziwny po prostu. To już jest dziwne. Okej. Okay. Nie wnikam. Do końca. Ja pozwolę zrobić sobie tak. Anything inside of them. And that they look so fucking hot. In the wise words of Corky, I'm coming. Jest debilem. No dla mnie to jest po prostu dla mnie to jest debilizm. Dla mnie to jest debilizm. W sensie stary. To jest idiotyzm, no. Iść na wojnę, bo to jest obvious granie na nosie. To nie jest tak, że, bo ciekawe, bo on może myśleć, że jak nie ma żadnej reakcji, to oni tego nie widzą. Riot naprawdę, tam nie pracują głupi ludzie, nie? Tam nie pracują głupi ludzie. No widzowie, tyle na dzisiaj, coś tam na plusik, także spoko. Ja się żegnam z wami, będę jutro, idę do The Lorda, będę u The Lorda. Także co, dziękuję za subeczki wszystkie dzisiaj, za obecność. Widzimy się jutro, a z rańca, no i co, trzymta się, dużo zdrówka, trzymajcie się, nara. Psiu.